W Opatowie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne do Kielc, Sandomierza i Krakowa. Dziennie przez miasteczko przejeżdża nawet 15 tysięcy aut. Obwodnica rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych. Pozwoli wyprowadzić ruch ciężkich samochodów z centrum, rozładuje korki na głównych ulicach. Starania o wybudowanie obwodnicy Opatowa trwały wiele lat. Dziś można powiedzieć, że udało się i budowa drogi w 2023 roku rozpocznie się. Obwodnica będzie miała niemal 12 km długości, będzie przebiegała przez tereny gmin Sadowie, Opatów, Lipnik, w ciągu drogi ekspresowej 74 i Krajowej 9. Kierowcy nową trasą ominą Opatów na początku 2025 roku. Koszt budowy obwodnicy to około 403 miliony złotych. Uzupełnieniem tej inwestycji będzie 3-kilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu drogi krajowej 74, poprowadzony na północ od miasta. Łącznik realizowany jest jako osobne zadanie.